2012. Wszyscy znają regulaminy, my nie będziemy kurde powtarzać, bo to głupota by była, nie ten. Zaczynamy o 6, panie, kończymy o 13. 13.30, powrót, zakończenie, zamykanie wagi i tyle. To co? Na mury, bracia kochani! Poszli! Ale krótka mowa była. Kompletnie mieszane. A wymiary jakie są? Nie ma wypuszczania sumu. Wszystkie chwasty mają być tak upewnione. Po 70 musi mieć. Daj Boże, żeby nic się trafił. Dobra! Chodź, Julia, nie morduj się, nie gniwaj na wodę. Gdzie ty się tam bierzesz? Spokojnie, nie? Nawet tu oczka wszystko wyschło. Przywieźcie tylko to jeszcze tam ocalało. Głośno i wyraźnie. Dużymi literami rysuję. Pan Boczy jak gada w niego. Ja! Szóste miejsce zajął Piotr Stanowicz. Masz
żadnego wstrążka. Tylko nie, nie, tego. Piąte miejsce, Stanisław Sosiński. Sosiński. Wrażeń było dużo. Daj, daj, na czapkę. Czwarte miejsce, Krzysztof Szkuta. 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 Jeśli Mary mój czytać nie umie. Gratulujemy. No, dziękujemy. Teraz... Trzecie miejsce, Paweł Mlonek. Tylko ojciec ci wręczy chociaż. Paweł. Drugie miejsce, Krzysztof Ławniczak. Brawo! I teraz kilty ściągamy i kładziemy. Marcin Zimny. No i teraz tak, masz wędkarza, możesz się napić. No i teraz za największą rybę jest taki antałeczek piwka. A złapał? Kto, kto wygrał? Kto wygrał? Złowił. Zimny Marcin. Zimny! Ale nie pije, nie? Ale ma kolejne. Znaczy do wieczora. Znaczy do wieczora. Nie będę kurde. No, szósta gotówka ciaparka. Tam Julek chciał te nasze wiszty, komu damy. Bo tam się urozpisuje swoich. A ty swoich zapisywałeś? Czekaj, Jurkowi, wszystkie masz? Wszystkie? To jest zdjęcie, Marek. A ten nie sprawdza sobie? Nie, to nie. No, ale to nie jest do tu jest. Tak było? Tak było? Dobra, dobra. Przygniemy, żeby nie wiedzieli, nie? To my zdjęcie zrobię, żeby wiedzieć. Nie do rozliczenia, nie? No. Ale to, to? To, to, to. Jak kasa poszła? Umaka? No. No, i Marek. Ale tam już znane jest. Co? Ten, co idzie na to. Ale my później robimy rozliczenie. No, bo Julek nie wziął. No, nie, Julek wziął to. A my wiedzieliśmy wiedzieć, ile poszło na gotówkę, gdzie się rozliczamy. No, to już powiem.